Witaj proszę mojej nocy. W kolejnym minifilmie zgadza się, widzę mnie zaprasza. Więc dobrze, tu chciałem zachęcić do Gmitzwa na do Gmitzwa oraz do odcinka sezonu, bo się przedstawił to dwa materiały z do obejrzenia. No, oczywiście odcinek na Katie Roth, a Gmitzwa na Bertina 3. Zachęcam do obejrzenia. Tak jak wiecie, dzisiaj jeszcze spodziewać się poważnego tematu o orientacji seksualnej, oraz kolejnego odcinka serii omawianie i słuchanie utworów. Oczywiście na Katy Perry I Love You. Ale jak już ten odcinek tak za godzinę. No, ponieważ jest 9, tak, ja wstałem, więc... zacząłem odkryć mini filmu. Dzisiaj tylko dwa materiały są bzena, tak? Dodatkowym materiałem dzisiaj może być jeszcze Impossible Nine, ale bez przesady. No dobra, to już wszystko i zaczynamy, tak? Przypominam, dzisiaj jeszcze omawianie i słuchanie utworów oraz poważny temat, tak? No. Dobrze, to zaczynamy. Dzisiaj oczywiście ten mini film będzie ostatni, przedłużony, więc dzisiaj pokażę wam dwie rozmowy z tymi straplejami. Więc miłego słuchania. Pierwsza rozmowa trwa niecałą minutę. Tam oczywiście krytykuję tych ludzi. Tak? Słucham. Oczywiście tej rozmowy nie będę komentować. Miłego sensu. Tylko 6 minut, maksymalnie 7. Oczywiście na Katie Roth. Dzień dobry. Dlaczego państwo, mówię od prosto z mostu. Proszę państwa. Tak, Proszę państwa, ja nie mam po prostu chwilowo internetu. Ludzie, specjalnie blokujecie internet. Dziękuję bardzo za taką troskę. Ja się bardzo z tego cieszę. Naprawdę. Jesteście najpiękniejszą siecią na świecie. Ja wam takie cuda zawdzięczam, naprawdę. Że jesteście podłymi krowami i że to robicie. Do widzenia. Widzicie, no to jest tylko taka mała krytyka tego, że jesteście podłymi krowami i że to robicie. No. No rozumiecie, no to było ostre słowa. To mówi do tych poznańców nic nie znaczy, więc trzeba właśnie tak mówić. To jest jeszcze druga rozmowa. I to będzie wszystko. Chodzi o to, że państwo nie dajecie mi internet. Nie dajecie mi dojść do słowa. A coś wiem, że pan mi internet. Mhm. Ale co się dzieje takiego? Proszę wytłumaczyć. No to proszę pana, no powiedzmy szczerze. W domu, przed chwilą, 15 minut temu, głównie codziennie, powiedzmy od piątku do dzisiaj, chwilowo nie mam internetu. Nie rozumiem. Nie wiem, czy państwo obwiniać, czy państwo operatorów, nie wiem. Nie wiem, według mnie jest, są po prostu po prostu podłymi ludźmi. Nie rozumiem, no ale ja nie mam internetu, ja nie chcę się na państwa wnerwiać, nie chcę się wnerwiać włączyć na państwa. Ja oczywiście nie mam takiego zamiaru. Po prostu chodzi tu o internet, tak. A pan mi powie, a ten internet, on w jakichś konkretnych godzinach nie działa, czy on po prostu nagle przestaje panu działać w połowie miesiąca? Jak to się dzieje? Proszę państwa, mi chodzi, internet mi blokuje w momencie, kiedy są albo piosenki, albo podczas oglądania jakiegoś filmu. Dzisiaj było tak samo. Było tak samo, było 20 minut temu. Dzień. Ale to on działał i nagle przestał działać, tak? Tak, a jeszcze państwa, jeszcze inna sprawa. Może proszę mi rozsądnie wytłumaczyć, dlaczego, że mamy wbijać jakieś hasło Samsung, a ktoś mi pokazuje, co 2-3 minuty sesja wygasła, czyli od Samsung właśnie. Czy państwo to robicie, czy nie, ktoś... Nie, to nie my, Samsung to nie jest z nami nic wspólnego. No widzicie, właśnie to Samsung nie jest nic wspólnego z tymi ludźmi, więc to im dam ten spokój. Aha, czyli Samsung to nie jest wspólnego, tak? A nie z nami. Aha, no to dobrze, rozumiem. I teraz, będę przepraszać za te nerwy, nie? Chociaż nie powinienem przepraszać. No, mówię, te krowy sobie na to zasłużył, ale już przeprosiłem, bo pan by się jeszcze nie wnerwił. No. Przeprosiłem, tak. Sobie to usłyszycie.
Dobrze, to. Dobrze. No to przepraszam Państwa, że się wnowiłem na Państwa w zeszłej rozmowie. Po prostu mnie puściły nerwy. Przepraszam bardzo, tak? Naprawdę przepraszam. Nie chciałam, nie miałam takiego zamiaru. Rozumiem. Dobrze, no to do widzenia. Do widzenia. No widzicie, no oczywiście miałem taki zamiar, no mówiłem pan, po prostu ja sam chciałem przeprosić, tak, żeby złagodzić też sytuację, no. Tak mówię, w kolejnej rozmowie już nie będzie tak łagodnie, no. Powiem, to będzie podobnie tak samo jak w pierwszej minutowej rozmowie. Oczywiście tych rozmów nie wykasuję, one będą na pamiątkę. No, no dobra, to już nie będę komentować, dziękuję za wysłanie, tak właśnie są do taki. No dobra, to już poza temat. Może do zobaczenia, widzimy się za godzinę w omawianiu słuchania utworu. Oczywiście w omawianiu słuchania utworu powiem coś na temat poważnego tematu, nie jak się uda. No, to my się za godzinę widzimy, a ten film na Katie Rowe. Do zobaczenia, do widzenia, żegnam was tymi ludźmi, tak? Do widzenia.